Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Bierzemy się za montaż haka, więc zaczniemy od demontażu zderzaka. Więc w tym odcinku pokażę Wam, jak zdemontować zderzak w Hondzie CRV czwartej generacji. Zaczniemy może od wyciągnięcia tutaj plastikowych kołków. Raz, dwa, trzy. No najlepiej mieć jakieś narzędzie, ale ja spróbuję takimi wąskimi nożyczkami wyciągnąć go w dół. O, pięknie idzie. OK, i teraz mamy do wyciągnięcia takie same kołeczki, tylko tu na samym skraju zderzaka z jednej strony i z drugiej strony. OK, i teraz wykręcamy tutaj tego wkręta. OK, i teraz tu mamy kolejny kołek plastikowy oraz wkręt. Nasadka 10 mm. I na dole tutaj imbus 5 mm. I wszystkie mocowania w tym momencie są odkręcone, więc trzeba po prostu teraz zerwać zderzak ze ślizgu. Robimy to tak, że ciągniemy zderzak w naszą stronę,
dopychając go tutaj w prawo w kierunku nadwozia, żeby ta szpara była jak najmniejsza i żeby on zeskoczył ze ślizgu. Słuchajcie, sztywno to siedzi, także pomogę sobie też od góry, ściągnę lampę. No, tu widać teraz właśnie, jak każde takie oczko jest zahaczone na taki wypust w ślizgu i to po prostu trzeba unieść i zdjąć z tego haczyku. No, z tej strony dużo łatwiej to poszło. No, poszło, jak było widać, tu naciskałem, żeby tu było wgłębienie, a tutaj rwałem palcem, wkładając palce od tej strony. No i teraz ściągamy górę. Już można ściągać zderzak. Najlepiej w dwie osoby, żeby nam nie upadł. Czekaj, bo jest... Wytrzymaj. Widzę, że z tej strony jest wiązka do parktronika, więc musimy ją wypiąć. Ok, wiązka wypięta i zderzak ściągnięty. Tak, i przy okazji widzę, że ten boczek rzeczywiście nowiutki. Czujnik stary od parktronika, ten nowiutki, tu wiązka nowa, czujnik stary, no lampka widać, że ta nowa, ta stara, popsikana konserwacją, no i ten boczek stary, czyli był malowany. I tu wtyczka od parktronika.